Powinni podnieść te stałe emerytury wszystkim, chociaż na 200, 300, cokolwiek. No na pewno, te małe emerytury trochę w górę powinni przyjść, bo to jest naprawdę, nawet nie ma za co. Jak pani weźmie 100 zł, teraz się mało kupi, tak? Jak pani tak pójdzie do sklepu. Co pan tu ma? Tu ma nic nie ma, skarpetki, majtki i kurczę, jeden kurczak. I 100 zł nie ma? I 100 zł nie ma. No. Wracam z rynku, pół kilo kapusty, pół kilo ogórków, skarpety, majtki i nic więcej. Po pieniądzach? I po pieniądzach, nie jestem boska, o tam trochę mam groszy. Ja pani patrzy teraz. Mam grosz jeszcze. Grosz, ale... Teraz bułki kupiłam, dwie bułki, jedne, drugie. Właśnie, i... na przykład ile chleb kosztuje teraz, taki co pani kupuje, ile kiedyś kosztował? No ja kupuję chleb biały i czarny, no to 5 zł za biały, a 6,70 za ciemny. Teraz ten chleb 5 zł, a kiedyś taki kosztował? No kiedyś były inne kwestie, inaczej, ale my dużo chleba nie jemy, no to jeszcze na tym chlebie można zaoszczędzić. Czy te emerytury do góry zgodnie z tą inflacją według pani z tą drożyzną? No chyba mi się zdaje, że nie. Chyba, że nie, bo ludzie, którzy mieszkają w bloku, muszą zapłacić czynsze, ja im spłacuję. A ty przecież też poszedł w górę, tak? Jak ja tu nie mam czynszu. Nie, ale ogólnie. Bo ja tutaj muszę sobie odkładać na wspólnotę, jakbym miała remontować, prawda? Bo jest 7 mieszkań i każdy płaci. I każdy musi sobie odłożyć, żeby później nie musiał kredytu brać. Bo jest 7 rodzin na własność mamy, to tego czynszu się nie ma, ale się odkłada. Tak nietypowo, bo ja nie jestem w stanie. No jakieś tam dziury załatała, na pewno pomogła. Jak pomóc emerytom? Nie wolała pani jakichś dodatków co miesiąc? No wie pan co, nie będę się wypowiadać, no na pewno by było lepiej, jakby się troszkę więcej miał. Jak się żyje teraz pani? No, jak pani robi, pani co więcej? Ledwo się koniec z końcem wiąże. Jak oszczędza w tych czasach? Nie da się. Da się na czymś? Nie da. Na czym? Wiem, że na pewno nie będę głosowała na PiS. Byle nie na PiS. Pewno. Nie ma szans. A ja mogę obojętnie na... Czy pani się nie da przekonać? Nie, żeby nawet dali 15, 20, 16, nie ma szans, tak? Nie. Chyba, że ceny artykułów, nie tylko artykułów, wszystkie ceny spadną. Jak pani myśli, dlaczego z tym rząd nic nie robi z tymi cenami? Tyle już jest. Ale przecież oni robią. Willa plus tak, jest. Nie, to co ja te wille plus, że sobie wille rozdają. To jest normalne. Okradają nas. Okradają tych zwykłych widoków. Jak pani myśli, dlaczego nadal ludzie są za PiS-em? Choć taka drużyzna, te wille plus, to wszystko. Nie wiem. A zauważyła pani podział w kraju teraz? Trzeba by ktoś zapisał, aby... Za tym... Właśnie, kto to rozpoczął? No. Kto to wzięło? W którym roku to się zaczęło według pani? No, za rządów PiS. Czyli jak oni przyjęli władzę, tak? Zaczął się podział. No, zaczął się taki... Ten jest dobry, ten niedobry. Zresztą była taka sytuacja, to było pokazane w telewizji. Pani jechała za kierownicą. Policjanci mówią, że mandat się należy. Ona mówi, ja jestem z PiS, więc mandaty mnie nie obowiązują. No o czym to świadczy? Że jest elita. Pani jest komuterstwo ogólnie w rządzie, w spółkach. No oczywiście. Jeden dla drugiego kradnie i już. Co musiałby rząd zrobić po wyborach nowy, żeby pani była zadowolona? A te ceny, tak? Przede wszystkim tą drożyznę zlikwidować. I niech wreszcie będzie uczciwe i takie na... O, jak pani sobie radzi z drożyzną? Czy wystarczy na wszystko? Tylko szczerze. Nie starczy, jakby mi dzieci nie pomogły, to by mi starczyło. Ile emerytury za ile lat pracy? Około. Panie, ale...